Brzmi groźnie hasło, lecicie. Dzień dobry. Dzień dobry. Szanowni Państwo, jesteśmy przed wylotem do Pragi na szczyt Wyszehradzki. Jest z nami marszałek Sejmu Szymon Hołownia, jest z nami przewodniczący Komisji Sejmowej do Spraw Unii Europejskiej, poseł Michał Kobosko. Oddam teraz głos, powiemy kilka słów, co na szczycie. Bardzo proszę. Drodzy Państwo, wiecie, że ten szczyt Grupy Wyszehradzkiej tak naprawdę trwa od jakiegoś czasu. Spotkali się premierzy. Teraz spotkamy się my jako szefowie parlamentów, w przypadku Węgier wiceszefowie, po to przede wszystkim, żeby rozmawiać o przyszłości formatu, a z nim się bardzo ściśle wiąże przyszłość Europy, naszej części Europy. Format Wyszehradzki przeżywa w tej chwili, można powiedzieć, nie wiem, czy słowo kryzys jest właściwe, natomiast jest na pewno na zakręcie, za którym mam nadzieję wyłoni się współpraca i w zakresie bezpieczeństwa, i w innych obszarach, które dzisiaj są dla nas bardzo ważne. Być może uda nam się przyjąć wspólną deklarację, na którą bardzo liczę. Oczywiście będą spotkania i miejsce na rozmowę w tym formacie czwórkowym, ale będą też spotkania bilateralne. Ja spotkam się z szefem parlamentu ukraińskiego, Rusłanem Stefańczukiem, który będzie towarzyszył jakby nam na tym szczycie. Będę też rozmawiał w formacie bilateralnym z przewodniczącym słowackiego parlamentu, panem Pellegrinim, który, wszystko na to wskazuje, ma największe szanse w nadchodzących wyborach prezydenckich na Słowacji. Bardzo zależy mi i nam na tym, żebyśmy jasno powiedzieli sobie, jakie są dzisiaj nasze wspólne wyzwania, a one są w zakresie bezpieczeństwa wszystkim znane i bardzo podstawowe, i też zobaczyli, czy format Wyszehradzki może stać się efektywną platformą współpracy również tych krajów, które no w wielu momentach nie podzielają wspólnej oceny sytuacji, czy jak to ktoś trafnie zauważył na zadając pytanie na spotkaniu z premierami, skończy się to formatem ostatecznie V2 plus V2. Mamy za chwilę prezydencję polską w tym formacie wyszehradzkim i dobrze, żebyśmy dzisiaj ustalili, co rzeczywiście od tego formatu będziemy mogli wymagać w czasie tych, czego będziemy mogli wymagać w czasie tych miesięcy, kiedy Polska będzie mu przewodziła. Dla mnie już na koniec najważniejsze w tym wszystkim jest zbudowanie czy potwierdzenie jeszcze raz takiego strategicznego partnerstwa z Czechami, które dzisiaj mamy, bo rozumiemy się bardzo dobrze w bardzo wielu aspektach. Sprawdzenie, na ile otwarci są partnerzy ze Słowacji na to, żeby z nami w różnych projektach i formatach uczestniczyć. No i jaki jest poziom determinacji Węgier w tym, żeby kontestować pewne ustalenia, a jaki jest poziom możliwych rzeczy, które moglibyśmy spróbować zrobić razem, bo nie jest żadną tajemnicą, że oceny geopolityczne bardzo mocno nam się z partnerami węgierskimi w wielu miejscach rozjeżdżają, ale sąsiedztwo jest nadal sąsiedztwem, jesteśmy razem w Unii Europejskiej i jeżeli będzie jeszcze jedno pole do tego, żeby rozmawiać o rzeczach również tych, które nas różnią, a nie tylko łączą, to myślę, że takie miejsce i taki format warto ocalić. Natomiast jeszcze może jedno dodam, że no, po spotkaniu z panem przewodniczącym Stefańczukiem jestem też ciekaw, jak ono przebiegnie i czy będziemy w stanie zaproponować sobie w tych trudnych momentach też, bo mamy wiele zbieżnych celów, ale mamy też trudne momenty czy obszary dzisiaj na linii Polski i Ukrainy. Czy jesteśmy w stanie na poziomie szefów parlamentów zrobić coś, żeby tę sytuację zdeeskalować i żebyśmy mogli w spokojny sposób myśleć o wspólnej przyszłości w bardzo niespokojnych czasach? Szanowni Państwo, to jest czas specjalny, rzecz jasna, czas niezwykle trudny w Europie, dla nas, w Europie Środkowo-Wschodniej szczególnie. Mamy w ostatnich tygodniach do czynienia z, można powiedzieć, niezwykłą w porównaniu z poprzednimi 8 latami ofensywą dyplomatyczną ze strony polskiej, zarówno w wymiarze rządowym, co oczywiste, jak i w wymiarze parlamentarnym. Aktywność pana marszałka, jak wiemy, odbudowujemy, każda z trzech stron odbudowuje Trójkąt Weimarski w jego poszczególnych wymiarach. Wiele aktywności na odcinku krajów bałtyckich i krajów skandynawskich, bo tutaj budujemy to szczególne połączenie, powiedziałbym północ-południe.
Grupa Wyszehradzka do niedawna była tą podstawową formą i formatem współpracy z udziałem Polski. No dzisiaj jest tak, jak jest. Dla nas jest szczególnie ważne, że w czasie tych spotkań, o których mówił przed chwilą pan marszałek, w nich także weźmie udział przewodniczący Wierchownej Rady z Kijowa, pan Stefańczuk, i będziemy mówili i o trudnych sprawach, bo one są dzisiaj w naszych wzajemnych relacjach, no ale będziemy mówili przede wszystkim o sytuacji zagrożenia wojennego dla nas, a realnej wojny, która ma miejsce w Ukrainie, i tego wszystkiego, co robimy i co jeszcze można zrobić, do czego chcielibyśmy, by także zobowiązały się władze Węgier i Słowacji, co jeszcze można zrobić, by pomóc dzisiaj w realny sposób Ukrainie. Wiemy, że stanowisko Bratysławy i Budapesztu jest dzisiaj inne, ale my nie ustaniemy w przekonywaniu naszych partnerów słowackich i węgierskich, że dziś mamy realne zagrożenie dla pokoju, dla stabilności w naszej części świata i trzeba zrobić wszystko, co można, byśmy mogli za kilka lat mówić o trwałym pokoju i o bezpieczeństwie naszej części Europy. Niestety dzisiaj wskutek zagrożenia rosyjskiego sytuację mamy zupełnie inną i stąd też ta aktywność, stąd też to spotkanie, ciąg dalszy spotkań Grupy Wyszehradzkiej, która jest wartością i zawsze była wartością, no ale nic za wszelką cenę, jeżeli rzeczywiście nie będzie takiego podstawowego porozumienia co do tego, w jaką stronę idziemy, jak zapewnić bezpieczeństwo i pokój w naszej części świata, no to pewnie ta grupa rzeczywiście zamieni się w V2 plus V2. Dziękuję. Natomiast jeszcze jedną rzecz chcę dodać, bo wydaje mi się to bardzo ważne, że ze względu na położenie geograficzne, geopolityczne w członków Grupy Wyszehradzkiej konieczna jest, i o tym też mam nadzieję znajdziemy czas, żeby powiedzieć, ścisła współpraca ze wszystkimi formatami, w których uczestniczą państwa bałtyckie. My i Grupa Wyszehradzka, i my w sensie państwa bałtyckie i Grupa Wyszehradzka doskonale wiemy, co to znaczy sąsiedztwo z Rosją, doskonale wiemy, co to znaczy sąsiedztwo z kolonią rosyjską, jaką niestety w wielu miejscach staje się Białoruś, i z ofiarą agresji rosyjskiej, którą jest Ukraina. Jesteśmy najbliżej z państw europejskich tego najbardziej zapalnego punktu dzisiaj na mapie Europy, a więc nasz głos powinien być wspólny, słyszalny i powinniśmy być reprezentantami wobec też innych państw Europy tego, co my wiemy, bo już wiemy, na temat bezpieczeństwa i niebezpieczeństwa od 2 lat w tym regionie świata. Jesteśmy najbliżej, a więc powinniśmy być jak najbardziej razem i powinniśmy też mieć wspólną agendę, z którą pójdziemy szerzej w świat, a ona będzie wiarygodna właśnie dlatego, że to my mówimy, którzy graniczymy, którzy sąsiadujemy, którzy bezpośrednio jesteśmy w to zaangażowani. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Bądź ewentualnie poza tematem, to